Cześć, witajcie w nowym filmie, który powstaje we współpracy kanału Ogrodowe Sprawy z aplikacją Plantis Zielone Pogotowie. Dzisiaj film dla wszystkich tych, którzy w swoich ogrodach i ogródkach chcą mieć mnóstwo pięknych, pachnących i miododajnych kwiatów. A żeby tak się stało, trzeba je wysiać. Zatem zapraszam do wysiewu werbeny patagońskiej i heliotropu peruwiańskiego. Zacznijmy od werbeny patagońskiej, czyli rośliny, która jest już całkiem popularna w naszych ogrodach, a to za sprawą tego, że jest również bezobsługowa. Werbena uważana jest za roślinę jednoroczną, jednak coraz częściej zdarza się, że udaje jej się przeżyć nasze polskie zimy i po prostu staje się u nas byliną. Werbeny patagońskie są przez nas, ogrodników, kochane za to, że są ażurowe. Że mają piękne, choć drobne, kwiatki fioletowe, ale mimo tego, że są bardzo wysokie, bo dorastają od 1,50 m nawet do 1,80 m, nie przytłaczają naszych rabat, pięknie wplatają się w inne rośliny, mimo tej swojej nawet ogromnej wysokości, mogą rosnąć po środku rabaty, a nawet na jej przodzie, ponieważ są. Niesamowicie ażurowe. Cudownie wyglądają, posadzone w grupie, tworzące tło dla innych roślin. Fajnie komponują się z kwiatami żółtymi, pomarańczowymi, kochają słońce i przepuszczalne podłoże. Jeżeli chcecie, aby werbena u Was dobrze rosła, to koniecznie pomieszajcie z podłożem sporą ilość jakiegoś żwirku, podłoża. Ruchnicznego kompostu, piasku, bo ona nie lubi ciężkiej ziemi. W kwestii pH zadowoli się pH o wartości 6 do 7. Werbenę polecam wszystkim tym, którzy potrzebują mnóstwa kwiatów, a mają bardzo słabą ziemię. Można powiedzieć, że ona urośnie na każdej, nawet piaszczystej glebie. Jej niepozorne, bo małe kwiaty są uwielbione przez wszelkie zapylacze. Ale powiem Wam, że u mnie najwięcej zawsze na jej kwiatach siedzi motyli. Kwiaty berbeny czarują nie tylko w sezonie, ale i po nim. Ona jest wręcz magiczna w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy to właśnie na niej leży warstwa szoronu czy lekkiego śniegu. Wiem co mówię, ponieważ werbena jest u mnie w ogrodzie już od wielu sezonów i prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie, aby jej brakło. Najlepszy termin do wysiewu nasion werbeny patagońskiej to zdecydowanie luty. Aby zwiększyć swoje szanse na wschody z tych maleńkich, drobniusieńkich nasionek, warto jest odpowiednio wcześniej się do tego przygotować, czyli... Mam tutaj na myśli stratyfikację, która w tym przypadku musi wynosić około 4 w tygodni. Ja oczywiście ułatwiam sobie zawsze sprawę i wkładam nasiona do lodówki. Oczywiście, jeżeli mamy w ogrodzie zimę, to możemy je wynieść na zewnątrz, ale uważam, że lodówka to po prostu najprostszy sposób. Werbina patagońska, zanim nie powschodzi, potrafi nas ogrodników trzymać bardzo długo w niepewności. Zanim zobaczymy, że coś się zaczyna zielenić, może upłynąć nawet 4 tygodnie. Ja nie wyobrażam sobie czekać tak długo. Za każdym razem, jak wysiewałam werbenę, to wschody miałam już po 6 dniach. No ale trzymałam e, całą tą małą kuwetkę z nasionami na grzejniku, który był nastawiony na 4. Dzięki e, właśnie tej metodzie. Zawsze wschody miałam bardzo szybko i były one bardzo liczne. W co siać werbenę? Zdecydowanie w mniejsze niż większe doniczki. Ja preferuję P9, czyli takie o krawędzi 9 cm. Dzięki temu udaje mi się nie nasiać milionów tych nasion. Wam też to polecam. Aby małym nasionkom ułatwić kiełkowanie, warto użyć odpowiedniego podłoża, czyli podłoża do wysiewów. Ja Polecam Wam jeszcze wymieszać to podłoże z perlitem, po to, aby korzenie małych siewek mogły się łatwiej i szybciej rozrastać. Sam wysiew werbeny to nic trudnego. Po prostu bierzemy sobie naszą doniczkę, koniecznie z dziurkami w dnie, i napełniamy całą podłożem, które ubijamy. Napełniamy na maksa, ponieważ drobniusienkie nasiona werbeny. Nie będą przysypywane głęboko podłożem. Przy wysiewie staramy się, aby te drobniosienkie nasionka nie były posiane zbyt gęsto. No i przyjmujemy zasadę, że lepiej jest posiać mniej niż więcej, bo verbena wschodzi licznie. Teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak przysypać moje nasionka lekko ziemią i zrosić. No i oczywiście wbić. Odpowiednio opisany znacznik z nazwą i datą. Skoro werbenka posiana, czas na heliotropa peruwiańskiego, zwanego również ogrodowym. To cudowna roślina, u nas w Polsce niestety jednoroczna, dorastająca do 40-50, czasem 60 cm wysokości, kwitnąca na fioletowy kolor, ale co najważniejsze, o kwiatach niesamowicie pachnących wanilią. Heliotrop lubi tak jak verbena stanowiska słoneczne i glebę przepuszczalną. Fajnie wygląda posadzony w dolnicach lub innych pojemnikach, ale fantastycznie również prezentuje się na przodzie rabat w połączeniu na przykład z białymi kwiatami. Wygląda to wtedy bardzo elegancko albo w połączeniu z innymi o takich ostrych barwach, tworząc niesamowicie energetyczny widok, na przykład z kwiatami żółtymi, pomarańczowymi lub jasno-czerwonymi. Heliotrop niestety jest troszeczkę kapryśną rośliną, więc trzeba o niego bardzo dbać. Nie lubi przesuszenia, bo od razu na jego liściach widać, że obwódki liści są przesuszone, więc miejcie to na względzie. A teraz czas wysiadziemy na Heliotrop peruwiański ma bardzo dużo podobieństw do werbeny patagońskiej. Ma tak samo małe nasiona, wymagające od nas stratyfikacji. Termin siewu to również żółty i tak samo jak werbena, niestety każe na siebie czekać aż do 4 tygodni. W związku z tym, że on ma bardzo długi okres wegetacji, warto jest jego nasiona wysiać jak najwcześniej, bo przecież chcemy zobaczyć jego kwiaty jak najwcześniej. Jeśli zdecydujemy się na wysiew tych nasion w drugim miesiącu roku, możemy liczyć na to, że pierwsze kwiaty zobaczymy już na koniec maja lub na początku czerwca. Czy to nie piękne? A kiedy te kwiatostany się już pojawią, to końca nie będzie widać, bo heliotropy są znane z tego, że kwitną właśnie od przełomu maja i czerwca aż do października. Więc uważam, że warto zawalczyć o te piękne i długo kwitnące kwiaty. Mój heliotrop wysiany. W związku z tym, że jego nasionka są naprawdę małe, nie przysypywałam ich wcale ziemią, a jedynie docisnęłam do podłoża. Teraz razem z Verbeną pójdzie sobie do domu, gdzie jest temperatura pokojowa czyli 21-22 stopnie. Do czasu schodów one potrzebują ciepła, a kiedy zacznie się tutaj coś zielenić, zaczną pojawiać się nowe rośliny. Zmniejszę temperaturę do około 15 stopni i zapewnię im maksymalnie dużo światła, aby siewki nie były wyciągnięte. Codziennie będę sprawdzała, czy nie potrzebują podlewania lub zraszania. No, bo to byłoby coś strasznego, gdyby siewki przeschły. Jeżeli obawiacie się, że możecie nie nadążyć albo nie zauważyć, że ziemia tak szybko wysycha, to wstawcie takie dołniczki do mini szklarenek lub każdą nakryjcie osobnym boreczkiem foliowym, co na pewno ograniczy parowanie. A kiedy rośliny będą miały po jednym liściu właściwym, przyjdzie czas, aby je pikować, czyli każdej dać osobną doniczkę. To już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że zaraziłam Was chęcią robienia własnych wysiewów kwiatów. Jeżeli tak, to z pewnością za jakiś czas, pewnie za około 4 tygodnie, i ja i wy będziemy mogli cieszyć się zielonymi nowymi roślinkami, a później przepięknymi, pachnącymi kwiatami. Tego Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.